Cześć, witajcie z tej strony StrokeTV. Na początku tego odcinka wylosujemy sobie zwycięzcę, osobę, która wygra fotel gamingowy z okazji 2000 subskrypcji na moim kanale. Kiedyś tam na kanale powiedziałem na jakimś odcinku, że będziemy robić konkursy co 1000 subów, no ale po prostu tego nie zrobimy, bo na obecną chwilę mamy 5500 subów. Aktywność jest dosyć spora, dosyć dobra aktywność jest. Dosyć wysoka jak na mój kanał, więc po prostu nie zrobię tego, ponieważ bym się nie wrobił ze wszystkimi konkursami, żeby to polosować, żeby wstawić wyniki, żeby to potem powysyłać. No po prostu bym się nie wyrobił z tym wszystkim i postanowiłem zrobić konkursy co 5000 subów. Myślę, że to jest optymalny taki próg. I kolejny konkurs zrobimy za 2 albo 3 tygodnie, jakoś tak, zobaczymy jak się wyrobię. Dobra, będziemy losować teraz fotel. Wymogi jakie były, to tak, żeby zostawić followa. Być osobą aktywną, czyli komentować każde filmy, być osobą aktywną oraz subskrybować mój kanał publicznie, czyli mieć suba publicznego. W takim razie z tego filmiku losujemy. W takim razie losuję zwycięzcę i fotel wygrywa. Fotel wygrywa. Herosek. Czy Herosek subskrybuje? Herosek ma tu jakieś kanały, ale mnie nie subskrybuje. Herosek mnie nie subskrybuje, sorry, losujemy dalej. Szkoda. Losujemy dalej. I wygrywa Jakub Poński ma prywatne subskrypcje, więc losujemy dalej. Ma prywatne konto, sorry. Już dwie osoby minęło. Dwie osoby mnie nie subskrybuje, tak jakby. Rektor wygrywa. Rektor, subskrybujemy czy nie? Nie subuję. Kolejny kanał, który ma suby prywatne. Losujemy dalej. Wygra ktoś w końcu ten fotel? Kropson. Za czym czy subuję w ogóle? Subuje mnie. Dobra, tylko jeżeli będziesz osobą aktywną, to wygrasz fotel, jeżeli nie jesteś osobą aktywną, czyli nie wygrasz fotelu, to jest logiczne. No niestety nie jesteś osobą aktywną na kanale, więc sorry, losujemy dalej. Losujemy dalej i fotel wygrywa. No, Mechanics wygrywa. Jakieś tu filmiki są, Reju, coś tam. No. Prywatne suby masz, więc sorry. Nie wiem, czy mnie subujesz. Losujemy dalej. No, każdy ma profil prywatny, więc no kiepsko. Lecimy dalej. To jakiś ziomeczek kolejny. Widzę, to jakieś filmiki dodaje. Suby ma prywatne. Sorry, losujemy dalej. Mówiłem na filmiku, żeby mieć suby publiczne, żebym widział, czy subujecie, czy nie. No, ale no niestety. Tu jakiś kolejny ziomeczek Kacper, czy subuje? Kolejny kanał, który ma suby prywatne. Losujemy dalej. Losujemy dalej. I fotel wygrywa. Wygrywa Maciej. Kanał jest prywatny, więc chyba nie wiem. Siódma osoba chyba, która kanał ma prywatny, więc no szkoda. Kropson, ale on już chyba był. Tak, on już był, więc losujemy dalej. Dalej po prostu i tyle. I fotel wygrywa. Kipster wygrywa fotel. Czy subujemy? Jaki filmik był 2 lata temu? Kanały. Subujemy. Teraz zobaczymy, czy subskryb... Znaczy, czy ten... Subskrybujemy, ale czy jest osobą aktywną na kanale? Jeżeli jesteś osobą aktywną, no to po prostu... Wygrasz fotel, ale jeżeli nie jesteś osobą aktywną, to nie. 2 dni temu komentarz, kolejny komentarz, było sporo lajków. Kocham cię z tego zadowolony moment. Tutaj kolejny komentarz, polecam. Kolejny komentarz. Więc jesteś osobą aktywną na kanale. Kipster, gratulacje. Gdzie ty jesteś? Gratulacje, Kipster. Skontaktuj się do mnie na Instagramie najlepiej. Zweryfikujemy wszystko i po prostu wygrałeś fotel. Byłeś chyba 8. albo 7. Nie wiem, już nie liczyłem w sumie, ile tych osób miało kanały prywatne. Byłeś chyba 8, czy którąś tam osobą. Więc no, wielki fart, po prostu fart. Gratulacje, że wygrałeś fotel.
Co więcej mogę powiedzieć? Jeżeli chcecie więcej takich konkursów, wiadomo, że co 5 tysięcy będziemy robić, ale podsyłajcie jakieś propozycje w komentarzach, co chcielibyście wygrać, jakie tam macie propozycje. No szkoda, że mieli niektóre osoby te prywatne kanały, bo by wygrali, ale niestety Kipser był osobą chyba, nie wiem, ósmą czy któryś tam, już nie pamiętam, z kolei, które subskrybujemy. Gratulacje Kipster, skontaktuj się do mnie, najlepiej na, w Instagramie. No i co więcej mogę powiedzieć? To by było wszystko na tym, znaczy ten, co ja gadam. No zapraszam po prostu do oglądania tego kolejnego odcinka i co, zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję. I kolejny konkurs będzie za 2 albo 3 tygodnie, jakoś tak, więc trzymajcie się, zapraszam do oglądania, yo. Ty rozjebać go? Rozkurwić go? Dawaj, bo się kurwa próbuje się. Rozjebaj go, pa. Dawaj. Spierdzalamy. E, Leon, zobacz, no i pan Paweł, kurwa. No i pan Paweł, kurwa, jedziemy. O, zobacz, trik! Jo, czekaj, ja z fotem jebę, stój. Wysiadaj, chłopaki z wakacji, wysiadaj. Dobrze, panowie, ja wysiądę. Wysiadaj, kurwa, bo cię kurwa wyrucham. Konisz mnie, róbcie, chłopaki. Wyruchamy cię, kurwa. No nie. To kurwa, zapierdalaj do G klasy. Drugą furę trzeba. Tacy, których nie. O, tych powijamy, jadą. Dobra, łapy, kurwa. Łapy, nawet nie wyciągasz. Kujcie ich. Jesteście otoczeni. Mam petaminę, ma. Ale ich porobiliśmy. Co tu się dzieje? Masz kurwa pecha. Chłop tu. Rozmawiaj z panią. Chłop tu wierci. Hello. Pytam się, czy wy jesteście ready? No jesteśmy. Dobra, to ja wsiadam i możemy jego rozwijać. No. Dobra, to jedziemy, wychodzicie. Małpa, idź do żółtego! Czekaj, żółty, kurwa! Bagaj. Wróć, idź do żółtego, No idź do żółtego, kurwo, ty jebana. Przepraszam. Dobra, już, dzida. Za płot. Co to, kurwa, szeryf, ty zobacz, ty, policja. Siadać. Dawaj pasata, kurwa. No nic nie mogę zrobić, kurwa, klikam, kurwa, jebana. Kurwa, jebana. Wiecie, że nie mam kajdanek i zaraz wysiadam, no bo nikt mnie nie zakuł. Przegapili, nie zakuli mnie, piję Red Bulla, spierdalam. Gdzie tu spierdolić? O. Przepraszam bardzo. A co pan robi? Uciekam. Nie zakuli mnie, kurwa, nikt mnie nie zakuł, ani nic, to spierdalam. Czemu to takie powolne, jak to kupujesz taką klasę? Kupujesz? Tak, kupuję. Dobra, Stachu, kupuj wiertarę. Tutaj, gdzie to, kurwa, to otwarte? Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Siema, Józek, mam tu sprawę do ciebie, potrzebuję wiertło. Dwunastkę, da. 10 koła, dobra. Zapisz mi tam na fakturę. Faktura na firmę. Firma Opierdol Bank się nazywa. Stały dochód z opierdolania banków. Firma Wiercenie Kominów. Wszyscy kajdanki macie, żeby tak. Nie było potem tego. Dobra, z tego kanapki. Dobra, jeszcze podjeźdź. Pod tą klamę dla chłopaka. Tego kanapki kupię. Każdy ma Red Bullki? Twój stary. O, masz Red Bullki. Ja. Twój stary Red Bullki ma. Red Bull doda ci skrzydeł. Jebać tylko GBS, jakiś Red Bull. Zaklinował się, niedźwiedź. Zaklinował się. O, byłaś. No i beautiful. Przysmak dla zwierząt. Ty, co Leon, też? Kupiłem coś twojemu staremu. Co, znowu mam ci to finansowanie dla ubogich? Ej, kurwa jebana. Kurwa. Kupiłem przysmak dla zwierząt. Tam same brudne. Wołaj, też by mu wjechało, człowiek. Wołaj starego. Wołaj starego, przysmak dla zwierząt kupiłem. Wołam. Ale ty bagaj walny jest. Ty nie kierujesz, kurwa, nie umiesz. Chłopaku się, kurwa. Jak Elliot nie umie prowadzić się. Tak.
Uciekłeś dzisiaj, uciekłeś. Zaznacz chatę. Czekajcie, ja muszę... Człowiek też uciekł z Londynu. Do Londynu. Czekaj, kanapeczkę kupię, wysiadam. Bułę kupię. Michaś, jak się ma, no kumplu, pozdrów mojego plebiscy. Siema Michaś, pozdrawiam. Jak nitra trzeba ratować, a co z nitrem? A co z nitrem, nie tak? Jademy. Zaznacz. Co? Nie. O, żeż kurwa. Żyjemy? Panie. Co ty kurwa tak się odpierdalasz? Ała. Dawaj pięć koła. Na zakładnika go. Koła na naprawę. Na zakładnika kurwa, go, na zakładnika. Chcesz być kurwa zakładnikiem do chuja? Chcesz, wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj, wysiadaj. Dobra, wysiadaj. Poczekajcie, chłopaki. Wysiadaj, chłopaki są w agencji, wysiadaj. Dobrze, panowie, ja wysiądę. Wysiadaj kurwa, bo cię kurwa wyrucham. Konisz mnie, róbcie chłopaki. Wyruchamy cię kurwa. No nie. To kurwa, zapierdalaj do G klasy. Drugą furę trzeba. To wystarczy powiedzieć. Ja wystarczy, żeby opierdolisz mi pod Wawelską na Pacyfiku. Ej, Czubaka, Pedrylu, dawaj tu do tego samochodu. Tak, dobra, lecimy. Czy bierzecie taksówkę? Dobra. O, klapa lata, się trzymaj w tym bagaju. Dobra, trzeba go kurwa, ten fajer się do mnie pruł dzisiaj przed tego, przed szpitalem. Wzywał, kurwa, Menel. To co, to co mu jajco na czoło kładziemy? No, poszywaszki. No, komara mu robimy. Komar, kurwa. Co jest? Dobra, i chcę... Co robisz? Co? Nie, on się tam trzyma w tym bagaju, się nie bój, chłopak. Dobra, dawaj, dostałem chatę. Ja pod chatę zajeżdżam. Nie jedź pod moją chatę z tym gościem, bo jeszcze jest może... Ty zamknij sobie bagażnik. W bagaju siedzi, tak? Dobra, tu daję ci GPS. No właśnie bagaj lata. Kto tam tą klamę? Ja. Dobra, to poczekaj, idę do chaty. Dobra, okej. Okay. Jaką chcesz? MK2, vintage? Vintage. Dobra. Mhm. Od razu bag... Siema. Wagon czy wagon? Siema. Maska. To jest znajomi, to są Małpa okay. I Ninja. Okej, okay, w pozo. Fajnie. A wy się przedstawialiście, czy nie? No, to ja brązowy, a koleżanka po prawej to ruda. Aha, a ja ciastek. No to ten ciastek. No i zajebiście. Dobra, pseudonimy są. Jednie też. Jeszcze nawet dwie osoby. Bierają się. To Czubaka i kolega. Siema. Siemanko. To moi też, znajomi. Halo. No co tam? Dobra. Dobra, ilu nas jest? Jeszcze raz, dwa, trzy. Jeszcze dwóch od nas? Pięć, dziewięciu nas jest. To sześciu naszych będzie? Dziesięciu jest. Nas sześciu. Bo jeszcze pojechał, bo teraz nie wiem. My to mamy. Znaczy tu dziewięć i dziesiąty. Ekipa sześciu od nas. Wszyscy są, sorry. Ole, masz maskę dojebaną, Sub-Zero, skurwysynu. Co kurwa? Skurwysyn Sub-Zero. Jeszcze? No dojebana. Kozak. Ktoś od nas jeszcze jest? Ty, Wiedźmin. Co? Ktoś od nas jeszcze jest, czy to wszyscy? No i generalnie jedna poszła się tak kimnąć, ale nie wiem jak to wygląda. Dobra, a co z Piotrem Kogucikiem? No ten zapierdala. Już ma pewnie ciężki sprzęt, bardzo dobrze. Jakimi furami? Ja mogę kanica wyciągnąć jeszcze. A masz go? To nie był twój? Co tam policja zabrała? Ten niebieski, to chyba twój był. Tak, jednak to był mój ten kanica. Klasa się przydobrali go? To jest, chodź na chwilkę. Ty ciastek, masz żarcie? Tak. To dawaj mi żarcie tutaj. Zapierdalamy hamówkę, nie? 10 osób mamy teraz. Mam kanapaki. Jest dużo. Dobra, dawaj, a z dżemem? Zobacz tam ogórek, jakieś tam różne sery.
Stary róże spod napleta, tak? Nie. Dzięki, byku. Masz kolkę. O, o ninja, podjedziesz ze mną po tą klamę. Dobra. Dzięki. Ma ktoś tutaj zarybcia? Tak, ja mam. Kurwa, pora płacić, niech dożyłem to garnę. Chodź, tu, łapy podnoszę. Dobra. My zaraz wracamy mamy, po chromie, mamy jakieś, idziemy. Mamy jakieś ciężkie fury? Oprócz... No to by się przydał, no. Chcesz kolkę? O, poproszę, proszę. Bambi w sumie. Dzięki. Dzwoń. 30 na 12 amma. A masz jakiś ten? Masz jakiś dobry wpływ na jokerów? Co się dzieje? Ta? Nie. Ja mam. Czekaj, już. Ja mam. Masz? Tak. Poczekajcie tu, ja polecę, kurwa, może kanisę odholuję jeszcze. Swojego. No mam jakieś spotkanie, kurwa, teraz miałem zaraz skończyć. Za chwilę wrócę. Jokera nie ma, jak coś. Nie ma? Nie ma, nie ma. Dzwonię po jego ludziach, ale takie spotkanie mają. Ale to i tak trzeba byłoby wymianę zrobić. To by ja czekała, że... Artura. Tak, nie znam. Tak, potrzebujemy... Znaczy powiem tak, my nie chcemy robić, odbijać krowoją, bo no na 100% kurwa słod będzie. A z jedną długą to, no nie wiem, czy chcę wiemać się słów. A mniej więcej to jakiś plan, coś wykminiliście? Najpierw pojedzie jedna czujka i zobaczymy, w którą stronę dojechali. Nie pojadą tym, co dzisiaj robiliśmy już jedno odbicie. Na bank pojadą od drugiej strony, czyli sądzę, że pojadą od wschodniej, od zachodniej strony miasta. Tą autostradą i będą dopiero jechali na więzienie. Czaję. Bo już dzisiaj robi środkiem, więc środkiem pewnie nie pojadą. Mhm. A typową autostradę też na pewno nie pojadą, bo za łatwo jest tam to odbijać ludzi. No a potem coś działacie, można jakieś coś odpierdolić, jakiś jak, jak jest tyle osób, kurwa. Każdy nowy patron zapro do znajomych na fejsie z mojego prywatnego konta. Jest taka opcja pod streamem, zostań patronem. Ale ich napisy, ogarnijcie sobie to. Czekaj, dzwonię jeszcze do Jokerów. Tu jest, a gdzie jest Artur? Artur jest, Artura mają, tu nie mają. Artura trzeba odbić, no dobra. Ty, to dasz mi te słupki do wylizania? To co, długie bierzemy, czy co? No ja biorę, ja wyjebany. To ja też jadę. A za ile będzie komu? Udostępniacie streamka, zostawiacie łapę, prawie 3K jest, prawie 3K łapek. To się pisze na czujkę. Ja puszczę czujkę. Co? Ja puszczę czujkę. No to, dobra. A, dobra. Co? No wejdź tu. Co? Co chcesz? Nie, już. A i miałeś mi coś kupić, kurwa. Jadę już. Już? A za ile wrócisz? Za godzinę. Głodny jestem. Weź, człowieku, jakby to ludzie zobaczyli, co ty teraz zrobiłeś. A ty grzeczny jesteś, kurwa. Ja jestem grzeczny. Dobra maska. No dzięki, masno pejc. A ty już dużo pocisków zrobiłeś się magazynkiem? A z czym? Połowę wcisnę. Do pistoletu. W pistolecie? Tak. Dobra, czujka jest. To podejdź tam. Tu. Wracam. Tam ty podejdź, tam. Dzięki za gwiazdki, Jakub. A co potrzebujemy? Dobra, czyli co, chcemy się wbijać, tak? To jest... Tak, czujka już jest, weryfikuję, która komenda. Ja każdy wie, ci da podychu i będzie git. Ja mam sam 50. Napiszcie ci e-mail. Halo? No, napisz. Dupę pokazał, zgadłeś. Okrutną ma. Kuspek, tak. No. Dobra, to już jadę. Dobra, jadę po tego hamera, zaraz będę. Dobra. Jak w porach roku, Vivaldiego. Halo, dawaj do nas, wysłałem ci gipsa. A, dobra. Ja to... A co panowie, to G-klasa też brać, czy jakoś inaczej to robimy? No, przyda się G-klasa. I weź broń. Co się dzieje? Weź broń, kurwa, nic się nie dzieje, weź broń. Będę tak, chłopaki, jeszcze poczekajmy chwilę, bo nie wiemy jaki będzie plan i z jakiej komendy wjeżdżałem, jakie auta, więc zaraz zweryfikujemy, które auta się przyjeżdżają. Dobra. No dobra. A ktoś jest tam postawiony na czuję? Przeczytałem, rybcia. Tak, czujka jest postawiona, weryfikuję, która komenda. To może więc aż się zamiast tutaj stać, mamy do siebie numery, rozjedźmy się, spróbujemy kogoś ogarnąć. Nie, przeliczmy się. Ja nie mam do nikogo, kurwa, tylko do... Ciasno, do jednej osoby. No to spokojnie, to wystarczy, że wiedzieć. Trzymaj. Dobra. Podpisz B.
Kurwa, skraszowało, rozbolała głowa, skraszowało Fajfeba. Trzeba szybko wejść na nowo. Kurwa, nie umiem, kiedyś umiałem. Lewą. Co na kurwa, zwiebała się nam na auto. Pączka zgubiła i spierdala. Ale wariatka. Ty rozjebać go? Rozkurwić go? No, dawaj, bo jakiś kurwa próbuje się. Rozjebę go, pa. Dawaj. Pierdalamy. Kurwa, nie wiem co się dzieje. Mieli zakładników ogarnąć. A się... Ty, gramy tu w piłę. Zobacz jaki orlik stary. I skatepark. I rowery są. Dobra, lecimy, dawaj je. Dawaj, kurwa, zawsze jakaś rozrywka, kurwa. Niech sobie ogarniają zakładników, amen, na gotowe, na cwaniaka. Wysiadaj. Dawaj, na rowera. A jest tylko jeden. Siema, Bober. Kto jest Bober? Tej Oli, o. A coś o Felipa, kurwa, miałeś mówić. A, miałem ci powiedzieć, no bo wiesz, kurwa, bo ja tam też nie chcę... z nimi gadać, bo oni kurwa, sam widziałeś jakie to nowi ludzie kurwa są, drąpizę, nie da się z nimi żadnego napadu zrobić, wiesz. Ja wolę kurwa siano robić niż siedzieć i patrzeć i słuchać jak oni drąpizdę. Czy oni są kurwa najgorsi na wyspie, no, stary. Ja mówię, no dlatego mi się, no kurwa no odechciewa. A tak to sobie przynajmniej z wami polatam, porozmawiamy sobie, pogadamy, jest śmiesznie, jest fajnie. Ta, z nami jest kozak. Ło! Ale żem się wykurwił na tym rowerze. Ha. No i pan Paweł, kurwa. E, Leon, zobacz! No i pan Paweł, kurwa. No i pan Paweł, kurwa, jedziemy. O, zobacz, trik! Juhuhuhu! Czekaj, ja z nim fotę jebę, stój. Czekaj. Jebany, co robi, pa, kurwa. Pa, jo, Kręć to wideo! Jestem fotor dziennikarz, czekaj. Pa! Siemanko, z tej strony, Leon, dzisiaj jesteś na skate. Jak widzicie, są tutaj odpierdolane ostre triczki. Zachowę zajeb jakiegoś trika. Pa, Wally! Pa! Wally! Wally! Mokry Willy! Mokry Dick! Tutaj są triki robione, pozdrawiamy się na skateparku. Chodź tutaj, za chwilę podam wam Paypala. Podam wam Paypala, wpłacajcie donajciki. Big donajcik będzie mile widziany. Pozdrawiam. Pięknego i słonecznego Los Santos z palmami kokosowymi. Ała! O! To moje salto. Ej, rozkurwiłem łeb, jedziemy na szpital. Dawaj, zbijamy kora. Jadę na szpital, stary. Chodziły. Dawaj, chyba git. Wiesz, no i teraz to pośmieszkowaliśmy, a tak to by kurwa wiesz. To już się kameruje. Dobra. Jadą. Czterech chłopa przyjedzie ekipa, kurwa. Co to kurwa jest? Ej, czterech chłopa przyjedzie w ogóle, nie? Dobra, wejdźcie w dwójkę do banku. Niech zostanie ten, niech ciastek zostanie i ja. I my ich powiniemy. Jak oni podjadą, wysiądą, to ich powiniemy wtedy.
Ja jeszcze dzwonię do takich ludzi, co zakładników mieli, żeby wypuścili i żeby tu szybko przyjechali. Co się dzieje? Ja wiercę, bo mam wiertłek coś. Halo, słyszycie mnie? Tak, weź pistolet tutaj. Wolę jak dzwoni mi z dobrą nowiną tele. Obył moich szomali wagi, ciężki też mój portfel. Zdropsowane się. Ja się skończyłem pierdolić. Ty pójdź mi tą. 3 kilometry mają moi. Tacy, których nie. O, tych powijamy, jadą. Chowaj się. Siema. Halo. Wszystko siema. Gotowe. Dobra, łapy. Łapy, kurwa. Łapy, nawet nie wyciągasz. Kujcie ich. Jesteście otoczeni. Odwróć się. Dobra, to wezmę mu klamę. Leon, bierz ich. Przeszukaj, Leon. Z kieszeni. Weź mi przypał. Ale ich porobiliśmy. Jasne. Mercedesa im odstawię za chatę. Tak. To daję sobie go zamknę. A czym spierdolamy? Chłopaki, wiercę! Wierci już? O kurwa, ile zakładników. Jeszcze przyjeżdża i przyjechała moja ekipa, zobacz. Nie wiem, co nas tak dużo. Ogólnie był zamysł, żeby z muzeum pierdolnąć, wiesz? Szkoda, że nie zrobiliśmy muzeum. Siema. Co was tak dużo tak? Patrz, powinnaliśmy ziomków, mówię, przyjedź, robimy napad, kurwa, chłop dzwoni, mówi, że będzie cztery. Ale może ten przyjechać z tymi dwoma. A my jeszcze dwóch. Za dużo nas jest. To dawaj tam tych dwóch jeszcze. Dawaj tam tych dwóch jeszcze. Nie no, pan, chyba można w 12, nie? No, dawaj jeszcze tych dwóch zakładników. Ja nie wiem, kurwa. Ja też nie wiem właśnie. Ej, to my na ile aut uciekamy? No właśnie. Mamy getta jeszcze tu obok. Ej, to idź po tych dwóch zakładników, bo tu żądań nie starczy. Przyjedzie, kuzyn, przyjedzie. To dawaj ich tu, kurwa. Już piszę. No, jakie żądania? Dajcie mi negocjować. Jak pan to mnie tak zabiera pieniążki, bo panu z banku za mało, tak? Tak, bo na bogato dziś lecimy. Chcemy na kurwy podjechać później po tym. A trzeba trochę wypłacić. Ej, dobra, jak coś, tu jeszcze jedzie jeden nasz człowiek z dwoma zakładnikami, to tam wspomnij tym, kurwa, policjantom. Powie, kto na czacie, jak no tam nie, bo wtedy będą mu kazali oddawać zakładników, żeby mogli dojechać. No właśnie. Marcin, 3 złote. Nie wiem, no. Wycofaj go. Ogólnie przekażcie Felipe, że chuj mu w dupę i że jest leszczem. I jego ekipa to gówno. To oni są od takiego Felipe, takiego kurwa peta, co tam z nim się bujałem, ale to kurwa czeku, tam na napad się zbierali 2 godziny. To jebać taką ekipę na liścia. A kto to w ogóle jest? Przydupas jakiś. Jakiś przydupas znajomy Jerzego tam. No taki człowiek, taki pseudogangus. Kiedyś miał Galaxy taki kurwa klub. Na innym kontynencie. Tak. I ma w dowodzie kurwa 17 lat. Dobra, ile tu jest zakładników, napastników? 6. Dobra, to git. Czyli co? Księdz miał jeszcze, Janina jest. Tego chłopa odwołać, tak? Tak. Dobra. Zostawcie łapę, już czerkoła prawie. Jeszcze powiedziałeś o ekipie, za mądry jesteś. Chuj mnie to obchodzi, co mnie to obchodzi. Jakieś gówno, ekipa. To przedszkole, nie ekipa. Dobra, celujcie do tych zakładników. Tu jakiś pojazd? Uwaga, chodź. Celujcie. Halo, panowie, słyszymy się? No, halo. Witam państwa bardzo serdecznie. Lima 20, Lukas Sabrowicz, stopnia drugiego. W dniu dzisiejszym będę negocjatorem. Co się dzieje w środku? A witam bardzo serdecznie. Kręcimy tutaj, kurwa. Kręcimy tutaj kółko różańcowe. Z małą, kurwa, domieszką. Z małą domieszką kursu tańca.
Przed chwilą na przykład z tą panią tańczyliśmy tango argentyńskie. Z alarmem w sejmie, tak? W sejfie. A w sejmie to chuj wie. Znaczy tak? No, tam nie wiadomo. W sejfie. W sejfie. To być może, kurwa, wiesz, głośno jest. Chuj dobra. Wie. Ilu was jest w środku? Kurwa, całe sumie, stado. Dzisiaj ile dusza zapragnie? Dzisiaj jest, kurwa, dużo. No w środku to jest, kurwa, 11 osób, chłopie. Ilu zakładników, ilu napastników? Jeszcze dwóch zakładników jedzie. Ale bo nawet, kurwa, 19, wiesz? A na zewnątrz to jeszcze, kurwa, 44. Pięciu to, kurwa, pieniądze, chłopwa, do torbiku. Ale prawdziwe informacje, poproszę, dobra? Ale to prawdziwe są informacje. Prawdziwe. Od kiedy wydajecie prawdziwe informacje? Ja się ostatnio zapytałem, ilu was jest na zewnątrz, to nie potrafiliście udzielić, kurwa, takiej informacji. To nie wiem, nie ja negocjowałem. Co no tu to się dzieje, masz, kurwa, pecha. Chłopcu. Porozmawiaj z panią. Chłopcu, wierci. Hello. Dobra, 21 panowie nie chcą podać prawdziwych informacji dotyczących osób w środku. I co zrobisz? 97, jeżeli panowie nie będą chcieli współpracować, w takim razie nie wyjdą z banku. 69, mogę ci zrobić, jak wyjdę. Ty, wyjebałaś się, dziewczynko. Okej. Dobra, proszę pana, jeżeli pan nie chce podać prawdziwych informacji, niestety pan nie będzie mógł opuścić banku. Podaję prawdziwe informacje. Ej, to ja przeliczę to. Przeliczę to. Czekaj, tu 3, 4, 6, 7 zakładników. Kurwa, chłopie. Napastników. Siedmiu napastników. Ilu jest na zewnątrz? A ty przyprowadziłeś sobie auto? A dobra, jest na dwa. Mamy, no. Panie Lukas. Chwilę, patrzę. Co z tymi jeszcze innymi, dodatkowymi? Czubaka. Na ten moment 8. Odwołali? Ja nie mają? Odwołali. Będzie strzelanina, bo nie ma planu ogólnie. Będzie strzelanina z tego. Będzie trzeba dwa odjazdów. Prawda. Dobra, ja 7 napastników, 4 zakładników, tak? Aha. Wilkołak, odłóż telefon, 20... celuj. Chwilę, tylko to zgłoszę. Z koło jeszcze zakładników. No właśnie, on ich odwołał. Ale można by mieć jeszcze jednego dodatkowego, jakbyśmy za jednego wzięli dojazd dwóch, to byśmy mieli jednego dodatkowego. Byśmy stracili jednego, zyskali... Dobra, to przede wszystkim zapytam się, jak się zakładnicy czują. Chciałbym, żeby każdy powiedział po kolei, czy się dobrze czuje, czy potrzeba coś do jedzenia, picia. Zdrowo, zaraz umrę. A myślisz, że jak się kurwa czuję? Ja wiem, że jesteście zestresowani, to jest spokojnie, ale chodzi o to, czyli naprawdę... No to działajcie coś! Nie widzi pan, że to robię? Tutaj, no nie widzę, ktoś nawet pana nie widzę. Dobra. Mogę zjeść chociaż, bo zaraz się bez kiedy wypierdolę, głodny, jestem fest. Dobra, to co byście chcieli za wypuszczenie zakładników? Mister, dwa wolne odjazdy? No to dwóch zakładników, na dwa pojazdy, tak? Dobra. Za trzeciego ten helikopter, kurwa, podczas pościgu ma... Nie wiem, możecie sobie go schować do buta? Helikopter stąd odleciał. Znaczy, żeby helikopter nie brał udziału w pościgu, musi pierw odlecieć z tego miejsca zdarzenia. Aby helikoptera nie było, dwóch zakładników za to. Kurwa mnie, Lukas. Podczas pościgu ma nie lecieć. To G-klasą? G-klasą? Tak. Ten, nie mogę ten temat, ten plan G-klasa, tak? No tak, jak minie, żeby na podstawie... A kto, a żółtym, kto dwa będzie jechał? Dwa rozwiązania. Nie, to jak będziesz gotowy, kurwa, to podejdziesz. No, teraz a żółtym kto będzie jechał? Żółtym kto jedzie? No nie wiem właśnie, mi szkoda kurwa życia na to, co to odpierdala. Ktoś wsiądzie do Niestety przempana procedury, tak mówią. No to spoko, to wsadź se kurwa procedury. To co, podwójny plan autostrada G-klasa? Jak będziesz chciał negocjować normalnie, to rozmawiamy. To trzeba powiedzieć też kierowcy M5 o planie. To ja powiem. Dobra, ale jest tylko jedno auto podstawione. Dwie. To nie będą dwa. Ale ten nie ogarnie, ten kuzyn. Niech kuzyn ogarnie, dobra. Niech odstawi tych zakładników w ogóle, już zle samic. Już jest lesson dodatkowy za koniec. Jak mówisz przez te radio, kurwa, to chcę to słyszeć.
70 koła zarobiłem. Kurwa, mało. Witam bardzo serdecznie. Mój numer jest taki 97, Vanessa Meyer, biuro szeryfa sierżant drugiego stopnia, będę z państwem negocjować. Siema Vaneska, co tam u ciebie? Witam, chciałabym się dogadać w sprawie tego helikoptera. A co z helikopterem? Panie Vanesko, no. Czemu mi kurwa tu jakiegoś amatora kurwa odsyłasz pod bank? Przepraszam bardzo serdecznie, więcej się to nie powtórzy. Już no. Ja jestem, załatwimy to profesjonalnie. Dobra, słuchaj, jest tak ogólnie, tu bardzo prosta sytuacja miała być. Chcecie dwa wolne odjazdy, brak kolczatek i bez helikoptera. Oddajecie mi za to wszystko wszystkich zakładników. Brak helikoptera podczas pościgu jak najbardziej. Dwa... Też? Powtórz. Dwa wolne odjazdy, brak kolczatek i brak helki. Wszystko co chcecie? Na dwa pościgi? Ty kurwa umiesz liczyć, Komarzyca? Tak. Dwa wolne odjazdy. Helikopter i ten. No, ani na jednym pościgu, ani na drugim nie chcecie helikoptera, prawda? Po 70? I ani na jednym, ani na drugim pościgu nie chcecie kolczatek. Tak. No więc biorę wszystkich zakładników za to i się rozchodzimy. Czy coś jeszcze potrzebujecie? No chyba nic. Tyle wam wystarczy. Chyba nic. To poczekajcie. Herbata jest tytryną jeszcze. Mogę zaproponować tylko z sokiem malinowym. To nie. Jeszcze chwilę potrzebujemy. Mogę gdzieś? Wy sobie poczekajcie, my też się musimy przygotować, bo helikopter musi odlecieć. 97 przekazuje żądanie. Dwa wolne odjazdy, brak kolczatek. Dobra, oraz komarzyca, brak jednostki Eagle. Proszę o zmienienie jednostki Eagle na Adam 2K18. Komarzyca, nie leć fuja. Chodko, nie muszę Musisz? Przyjęłam, możecie się dołączyć później do pościgu, bo będziemy mieć mało jednostek. Ogarniesz na dwa pościgi. Masz siedem. Co? Siedem dych. Kurwa brudnego. No siedem dych. Kurwa przykupy. Jak tam, panowie? W środku? 175, przepraszam. 175 macie? Fajnie. Co? Co? No mam kutasa takiego wielkiego. Co kurwa podsłuchujesz? O. Tak coś to mówicie kurwa, nic nie muszę podsłuchiwać, ani nawet się nie staram was słuchać. Vaneska, słuchaj! Vaneska! No co? No jajco, spokój się. Ja nie chcę burdy dzisiaj, ja mam ślub jutro. To ci pokażę 175. Dobra, a z kim masz ślub? Z narzeczonym. A to ty się jutro hajtasz? No. A jak tam przyjadę? To będę wiedziała, że byłeś na napadzie. A mam takie pytanko. No. Chciałbyś się pierdolnąć jeszcze, zanim staniesz na ślubnym kobiercu? Nie, raczej nie. Dlaczego się to zgłasza? Dawaj, powiem ci tak. Tak, jeszcze nie wychodzimy. Dobre. To będzie no, dobre. Słucham, jestem w pełni skupiony, no. Tak bym ci anal przeborcował, że jutro jak będziesz klęczeć, kurwa, przed księcem, to się będziesz cieszyć, bo wszystko, co będzie siedzeniem, będzie, kurwa, oj, bolesne będzie. I chłop się ucieszy. Jak będziesz mogła tylko klęczyć sam. A wspominki do końca życia zostają. A wspominki do końca życia, to cię kurwa w Twin Turbo zrobimy z kolegą. Możemy. Powiem wam. Już ostrze. Bardzo kusząca propozycja, normalnie. Już. No ale ty co już? Już to ja ostrze ołówek. No właśnie, wyciągnij tak trochę cyca, pokaż tutaj z sutkiem zakręć, wiesz co chodzi. Zrób takie. Dwa kółka takiego. A masz takie. Tam. Tak, masz takie fajne, subtelne, czy takie pierdolone salami, kurwa, tak. Na takie, kurwa, mortadela z wis jebany. No, to ja za 3 minuty pościg? Za 3 minuty właśnie. No. Czy mogę prosić tutaj pana negocjatora od nas, na bok? Chodź tu. Jak jedziemy? Jak się? Co? Wyciągaj, kurwa, salceson z majtek, z kurwy synu. Spierdalaj. Ej, a wy będziecie nas gonić, kurwa, dwoma radiowozami? No nie. Trzema?
powtórz, czekaj. Kto jest kierowcą drugiego Adama? Raz, dwa, czterech policjantów, najebiemy wam, ewidentnie, Sama. Widzę to. No, nie krzycz tam! Zrobimy tak. Ja również jestem głodny. Niech ktoś, kto zna plan, już go robi, trzyma. My poprowadzimy tam drugi jeden z takich. Klasa! Auta już są minione, tam, już tam jest człowiek. Opuścimy na chwilkę uwolnienia. A nie. Tak, celuję, celuję. Telefon, mapę. Ale to whatever, jak pojadę z kimś, to po prostu będę za nim biegł. Dobra, jak my wysiądziemy, to kurwa, wy też wysiadacie, strzelamy i od razu biegniemy za płotem. Za pół godziny można znowu to robić. Dobra. Mogę podejść? I za 50? No dobra, wszystko. Co, idziemy? Dobra, wy ready jesteście? Ręce. Jesteśmy ready? Jak jesteśmy ready, to łapy do góry. No ręce podnieś. No nie strzelasz do mnie. Wchodzimy? No poczekajcie, nie? Pytam się, czy wy jesteście ready? No jesteśmy. Dobra, to ja wsiadam i możemy je rozjechać. No. Dobra, to jedziemy, wychodzimy, wychodzicie. Wychodzicie, panowie. Prowadzisz, Czubaka? Pani też. Wypierdalaj tym zakładnikiem. Tutaj, tutaj, szybko, szybko! Prowadź, prowadź. Kurwa, fast. Go. Mówcie, fast. Małpa, idź do żółtego! Czekaj, żółty, kurwa! Bagaj, bagaj, bagaj! Wróć! Idź do żółtego, idź do żółtego! No idź do żółtego, kurwo, ty jebana! Przepraszam. Mówcie, Faucie. Tak mówcie, Faucie? Ta Faucie, halo. Dobra, wszyscy Faucie mówią, tak? Tak jest. Dobra, zajebiozę. Jest Leon z nami w środku? Jestem, jestem. Zwoń do kuzyna, że mów ile kilometrów mamy. On dobra. Tam kurwa ogarnia, nie ogarnie to go odpierdalam, sorry, że to twój kuzyn, ale kurwa... Co się dzieje? Co, ustawiłeś? Ustawiłeś tam, gdzie miało być ustawione? BMK tak. Się trzyma jako mamy, z tyłu, nie? Mamy 3 kilometry... Zobacz, jak ta BMK tam panikuje z tyłu, co tam się dzieje? Tam, gdzie ci powiedzieli, tam ustawiłeś, tak? Tak, dobra. Sprawdźcie mi, czy mam mirror park ustawiony na GPS-ie. Czy nie mam coś zjebane? Chyba mam. Ja się nie znam na tym, to twój plan. Koło taksówek osiedle? Jest, dobra. Masz postawione na dobra. Tym. Na garażu mirror park. Dobra. On powiedział, że tam ustawił, gdzie... Nie ramuj, kurwo! Jaki chuj. Sorry, jak krzyczę za głośno, to zwróćcie mi uwagę, bo nie słyszę sam siebie, naprawdę. Cały czas mówicie w aucie, tak? Mów, kiedy mamy pasy rozpiąć. Dobra. Zaraz będzie akcja. Tak, no, już rozpinasz? Jeszcze nie, jeszcze nie. W ostateczności strzelanina, bo to leszcze. Mało ich jest. Czemu kurwa, jak beta wyprzedzi to auto? Kurwa, żółty skręcił. Mam jedną radiolkę za sobą. Dwie. Ja mu powiem, żeby uciekł tym BMW sobie. Nie. Dobra, przygotujcie się zaraz. Dobra. Ale wychodzimy i strzelamy, czy... A wciągamy to... No nie wiem, bo wyjedzie jeden radiowóz, a żółty będzie za nim, więc trzeba będzie się... Dobra, już, dzida! Za płot! I tam dół prawo. Go. Gdzie ta auta, kurwa? No gdzie ta auta? Co to kurwa, szeryf, ty zobacz, ty, policja. Siadać. Go. Fura. Tam macie fury pod sterem. Poddaj się. Jeść. Dawaj Passata, kurwa. No nic nie mogę zrobić, kurwa, klikam, kurwa jebana. Tu dał. Strzelaj. Wszedł mi sam ludzik, kurwa, za autem. Kurwa pana.
W ogóle biegło mi kurwa za jakimś autem, kurwa, którego nie było tu. Co tu się odjebało? Ty i pies mnie rozjebał. Że nie miałem jak się bronić, nawet jak frajer jakiś. Co to kurwa za gówno? Doktorze? Kadeci do sprintera. Jeszcze jeden pan jest tam do zabrania i wszyscy. Dobra, pan wsiada sobie. Pan wsiada sobie tutaj z bandamą. Jeszcze ten do zabrania. Dobra. Kadet, z autobusu do sprintera. No niech będzie, no przecież nic nie robi, niech zostanie w tym już. Mieliśmy ich rozwieźć na doktorze, dwa jeszcze szpitale. Tu, jeszcze tu, jeszcze tu. To co? Na dwa różne szpitale mieliśmy ich rozwieźć. No to pan kada, co w autobusie niech wysiądzie. O kurwa! Ja. Nienawidzę tirosów, kurwa oficerze! Pretty! Dobra, bierzcie tego jednego i mamy wszystkich. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jazda stąd, proszę. Dopiero ten. Wsiadam do Unmarketa. Będzie odbicie, myślicie? Czy nie? Odbiją? Już pokieruję tym Unmarketem, jak nikt nie bierze. Po drugiej stronie, jeszcze masz miejsce. Vanessa. Pan wsiada, dobra, pan też tu wsiada. Marszal, ładuj się na tył, już pokieruję. Dobra. Kadet nam zemdlą. Ale pan zakuty tam miał być dostarczony, czy nie? Pana trzeba zakuć. Pan nie wsiada sam do autobusu. Pana. Kadet, ja pana zakuję, lewa, pan, prawa ręka, dobra. Proszę pana. I zapraszam, dopiero teraz pan może... Ja tu panu pomogę wsiąść, odpowiedzę tu panu Żwicki. Pan wsiada. No i git. 9-7, wszyscy zebrani, opuszczamy ten teren. Kod 4 do 1071 na Del Perro Freeway, kierunek szpital. Lecimy stąd, lecimy. EMT szpital. Eclipse. 9-7, wszyscy... Jedźcie, chłopaki. Jedźcie. 4-6, przejmę U1 w konwoju do szpitala. Wiecie, że nie mam kajdanek i zaraz wysiadam, no bo nikt mnie nie zakuł. Przegapili, nie zakuli mnie, piję Red Bulla, spierdalam. Zaraz spierdalam. O, autentycznie, po cichu. Gdzieś kurwa spierdolę. Na trawę, szybko, kurwa. Gdzie tu spierdolić? O. Kurwa. Przepraszam bardzo. A co pan robi? Uciekam. Nie zakuli mnie, kurwa, nikt mnie nie zakuł, ani nic, to spierdalam. Uciekam od policji w ogóle. Daj mi pieca, bo ja jestem autem. No. Dawaj. Dawaj, szybko. Nikt mnie nie zakuł, kurwa, chłopie. Co ja będę? Nikt mnie nie zakuł, kurwa, ani nic, ty. Nie możesz to... Jak nie mogę, jak nie... Nikt mi nie zapął pasów, nikt mnie nie zakuł i nikt mi do mnie nic nie mówił, co przy mnie robi. Ani nie odgrywał. Jedynie udzielił mi pomocy medycznej. Ale nie zrobił żadnych czynności, żeby zabezpieczyć konwój, do którego sam wsiadłem dobrowolnie. Nikt mi nie mówił, że mam wsiąść. Wsiadłem sobie po cichaczu do autobusu i tyle. Kurwa. Sam ogarnąłem to. Zajebiście, mi się to podoba. Ja wiem, że zrobiłem legit ruch. Normalnie legit ruchy zrobiłem. Każdy, kto się zna choć trochę na roleplayu, wie, że zrobiłem legit ruchy i w ogóle się nie boję żadnego bana, bo nie będzie, kurwa. Totalnie legit ruchy zrobiłem. Jeszcze ten autobus nie zapierdala dwie paki, wiecie, o co chodzi. To jest, wiecie, oni mogli mnie zatrzymać. Ale postrzelony byłeś. A co ty, kurwa, filmów nie oglądałeś? A postrzelony nie ma prawa nawet nóżką ruszyć, czy co? Jak ktoś jest postrzelony, to jest, kurwa, tak leży? I ten? No słuchaj, nikt mnie nie zajebał, nie?
Ja to odegram, ja to dokończę. Ej, potrzebuję pomocy medycznej, bo jestem postrzelony w ramię. Kurwa, uciekłem, kurwy nie zapięły mi pasów, głupie. I kajdanek nie założyły, ani nic. Ej, a ja uciekłem, już nie było sensu się strzelać, czyli nie było więcej. Legit ruchy wykonałem, twoim zdaniem? A, patrzcie trochę? Tak, tak. No ale muszę jeszcze... Tak, musisz mi, kurwa... Ja muszę szybko zajechać, wiesz... Bo inaczej wykituję, ja resztkami sił normalnie to zrobiłem. Ci dowód? Tak. No to kurde, teraz nie wiem, gdzie pojedziemy na szpital. No to kurwa, co mam zrobić? Nie ma mojego prywatnego lekarza. Nie ma? Ja mam, kurwa. Na razie bandażuj sobie. Ja mam, czekaj. Wow. Ja mam medyków. Zaraz zadzwonię. Dam radę zadzwonić jeszcze. Nie masz kasy przy sobie? Ta. Wszystko połapaj. Gdzie? Ci zawiną. Gdzie, do chaty? Na razie to ci jest potrzebna pomoc. No właśnie. Ale sprawdzali ci dowód, więc nie opłacasz, ta. Ma tam jak. Ale się rozjebałeś. O kurwa, pani Basiu, co pani robi? Te okłady, kurwa, z pani rąk, ten dotyk, to ciepło, aż mi, kurwa, stanął, nie? Dobrze, Janina. Oh yeah, baby. Tak, to wyzdrowienie na bank. No od razu. Kocico, jebana niedźwiedzico. Komarzyco, ty się znasz, kurwa, masz skilla, wyjebałaś tyle chłopów w życiu, a... No, na siano, tak. Na siano, kurwa. Janina. Kto wypina Janina. Tego wina? Moja matula dupę wypina, Janina. No kurwa, zejdź już ze mnie, słyszysz? Nie, ci resuscytację robię tego. Weź już zejdź, ale robisz mi przypał teraz. Czemu? Bo tak. No jakby policja wbijała, byśmy powiedzieli, że się nie jebiemy, nie? No tak, no. Musieliby zaczekać, nie? Jeszcze bym poszedł... Jeszcze bym poszedł fiuta myć, powiedział, że mają poczekać. Ale się czuję, kurwa, na siłach teraz. Jo. No. Masz moje ciuchy? Daj mi ubranie moje. Masz? Nie, w bagażniku jest. Dobra. Ty jesteś dobra dupka, nie? No, jebiące na klamę. Klamę straciłem. Ale zarobiłem, kurwa, z napadu. Teraz ja kieruję, wypierdalaj. A czemu taka słaba jesteś? Tak słaba. Kierujesz, kurwa, jak dzban jakiś. Nie, bo patrzę, to jest lusterka, wiesz, nic za nami nie jedzie.